W tym odbudowaniu bym powiedział Solidarności, no bez Kościoła to ja sobie tego nie wyobrażam. No, nie byłoby to w ogóle możliwe, tak. No, powiedzmy sobie szczerze, można mieć różne poglądy, różne doświadczenia i tak dalej, ale tak jak patrzałem na to wszystko, co się w Polsce dzieje, ja powiem szczerze, że można było to ogarnąć jakoś, tak, po stanie wojennym, czy w stanie wojennym, bo jednak komu nie udało się to zaangażowanie, bym powiedział, Solidarności i opozycji zminimalizować, więc ono było jakieś takie, bym powiedział, do ogarnięcia. Myśmy wtedy, kiedy było już można, jeździli po kraju, byliśmy w różnych ośrodkach, patrzyliśmy co się dzieje w różnych miejscach i to zaangażowanie Kościoła, no, postawa księdza Jerzego, no, to tutaj już jakby nie. No, to były niesamowicie ważne rzeczy. Pamiętam moją pierwszą mszę na Żoliborzu, to było dla mnie olbrzymie przeżycie, tak. I ksiądz Jerzy ją wtedy prowadził, już nie pamiętam, która to była msza, ale gdzieś tam na przełomie 82-83 roku, bo tak się zaczęły te wyjazdy tam na Żoliborz. To były olbrzymie przeżycie. Dla mnie to była już taka przemiana osobista, bardzo, bardzo głęboka właśnie, takie zaangażowanie również w te aspekty, bym powiedział, życia religijnego, tak bym powiedział. Ksiądz Piotr Płonka to był taki nasz, bym powiedział, duszpasterz i człowiek, który mocno się wtedy zaangażował, że tak powiem, w współpracę z nami. Oczywiście płacił też za to, bo Esbecja momentalnie go tam inwigilowała i spotykały go represje, prawda, gdzieś tam go przesłuchiwano non-stop, jakieś rewizje, jakieś włamania do proboszcza i tego typu rzeczy, no to było jakby na porządku dziennym. I to zaangażowanie, powiedział, w tą działalność przy Kościele u mnie w końcu zaowocowało tym, że w momencie, kiedy utworzyliśmy te nasze organizacje, no pomyślałem o tym, żeby wybrać się na studia teologiczne i powiem szczerze, w roku 86 wpisałem się na taki kurs, a w roku 87 już byłem studentem pierwszego roku teologii na Wydziale Teologicznym KULU. I dla mnie no, było to o tyle istotne, o tyle ważne, że taką decyzję podjąłem, co było dla mnie olbrzymim wysiłkiem, bo proszę sobie wyobrazić człowieka, który pracuje na dole, tak, ma rodzinę, już tam kilkoro dzieci, prawda, jest w jakiś sposób też tutaj przykuty tą nieustanną inwigilacją, prawda, i kontrolą praktycznie, rzecz biorąc, ze strony służb różnego rodzaju. I ten wysiłek, który świadomie podejmowałem studiów na Wydziale Teologicznym, to była dla mnie olbrzymia, to była tytaniczna praca. Pamiętam, jak dziś różnego rodzaju takie elementy, każdą najdrobniejszą chwilę, że tak powiem, w domu czy na dole nawet wykorzystywałem na to, żeby się przygotowywać do jakichś tam egzaminów. To był taki niesamowity czas, powiedział, formacji takiej duchowo-religijnej, jednocześnie, która miała bardzo duży wpływ na tą moją postawę społeczną też, tak, wtedy. I ci duszpasterze, tacy jak ksiądz Płonka, oczywiście w Jastrzębiu, ksiądz Czarnecki, no jeździliśmy do różnych, w Gliwicach był ksiądz, niedawno byłem na pogrzebie, chyba w zeszłym roku, nazwiska uciekają, ale tych duszpasterzy było dość sporo. Takich właśnie jak ksiądz Popiełuszko, ksiądz Czarnecki, ksiądz Płonka, czy tutaj w Katowicach przy Kurii, prawda, bo tam też mieliśmy przecież wsparcie duszpasterzy i samego, że tak powiem, arcybiskupa wtedy. Więc to zaangażowanie samego Kościoła było widać też, no, dla nas było kluczowe na przetrwania. Dlatego odbudowywania Solidarności, dla odbudowania tych więzi, tego co mówiłem, ono było takim elementem podstawowym zupełnie. My wtedy tworzyliśmy taką grupę
ludzi, którzy na gitarach, tak, i ze śpiewem jeździliśmy, tworzyliśmy, zakładaliśmy te duszpasterstwa. Oczywiście pamiętam naszą relację bardzo dobrą również tutaj z parafią Podwyższenia Krzyża w Bytomiu, tak, i to był też taki ojców oblatów, którzy też nas mocno wspierali, zresztą ksiądz Jerzy był też z wizytą taką w parafii bytomskiej, pamiętam, i to też było takie właśnie spore wydarzenie i jednocześnie pokazanie, że ta parafia była w Bytomiu bardzo silna. Myśmy tam bardzo często bywali i mieliśmy, można powiedzieć, takie również, no nie były to koncerty, ale takie, powiedział, przedstawienia, w których te pieśni religijne patriotyczne żeśmy śpiewali po nabożeństwach, po mszach. No, no, euforia była bardzo duża. Pamiętam, jak dzisiaj las rąk, z perspektywy ołtarza, pełny kościół, prawda, kościół w Bytomiu był bardzo duży, więc on trzeszczał w szwach, że tak powiem, wtedy, kiedy byłem przez ojczyzny w Bytomiu i również te nasze, że tak powiem, jakieś występy, bo wielokrotnie tam właśnie jakby no, uczestniczyliśmy w tym bardzo czynnie. Ja, moi bracia, oczywiście moja siostra i tudzież właśnie koledzy Krzołtysi czy inni w tych nabożeństwach uczestniczyliśmy. Nie tylko tu, ale potem jeździliśmy po kraju, tak? W Lublinie, w Warszawie, w Gdańsku. Tam też te ośrodki odwiedzaliśmy wtedy. Ta działalność przy Kościele była kluczowa, moim zdaniem, dla odrodzenia się Solidarności.